No proszę, gra zawiera wulgaryzmy, dyskryminację kobiet i mężczyzn. W ogóle wszystko zawiera, ale się zgadzamy i zaczynamy naszą corpo tale. Się wyspaliśmy, pograliśmy w grę. Pracując w korpo bardzo często właśnie pojawiają się ataki paniki. Ja sama ich na szczęście nie doświadczyłam, natomiast byłam świadkiem kilkukrotnie, gdzie osoby były w takiej, powiedzmy, panice. Tabelki, maile, wykresy. Okej, proszę bardzo, jaki slang. Klient update'ował mnie, że nie jest zadowolony z waszego performance'u, tak. Update i performance to są dwa najczęstsze słowa pojawiające się w korporacji. No tak, jak mieli testować, jak nie posiadają żadnych konsol, derp station ani apeli. Tak a propos, oczywiście to jest totalny polew, ale w korporacji tak jest, że każą coś ci robić, chociaż nie masz narzędzi do tego. No proszę, standardowo straszenie pracownika, że jeśli ktoś kogoś zawiedzie, to obniży ocenę roczną o 3 punkty procentowe. Wbrew pozorom, te 3 punkty procentowe to jest całkiem sporo, bo na ocenę roczną składają się powiem składowe, i w związku z tym 3% może być znaczące. Tak jest, motivation speech. Po prostu. Dobra. Ogarnij sens życia, testerów. Okej. Witaj w Corpo Tale. Kierujesz postacią Marcina, używając strzałek, naparzając Enter lub spacją, działasz na obiekty. Mogą one zawierać ważne informacje lub przedmioty. Trzymając Shift możesz biegać. Możemy otworzyć wielką księgę procedur, naciskając Escape. Dobra, to będziemy klikać wszystko jak debil i będziemy się bawić. Tu mamy jakąś pierwszą korpo pierścień, wyciągnęliśmy ze skrzyni. 20 punktów doświadczenia dostaliśmy. Zaraz sobie założymy ten korpo pierścień. Tu jest ciekawa rzecz, łazienka i zobaczcie, co o tej łazience jest napisane. Nie ma czasu chodzić do łazienki na korytarzu. Zresztą na wszelki wypadek i tak ona została zamknięta. Nie ma to tamto. Dobra, wzięliśmy pizzę sprzed tygodnia. Tak. To dobry tekst, słuchajcie, naprawdę. Gra. Tutaj też jest ciekawa rzecz. Bardzo proszę.
kierownictwo stwierdziło, że są opóźnienia w projektach, w związku z tym nie będzie przerwy obiadowej i bardziej się opłacało zakupić kroplówki, bo nie ma wtedy żadnych delayów. Ja tu widzę całkiem... O, co się stało z Zenkiem? Zenek chyba nie wydolił. No tak, oczywiście zawsze pojawia się jakiś aspekt dofinansowania unijnego i tu mamy akcję niepełnosprawni w życiu, pełnosprawni w korpo. Ach. Czynności, które mają wykonać testerzy. Czynności to atak, użycie specjalnych zdolności i przedmiotów. Najważniejsze akcje opisane są w drugiej sekcji ekranu walki. Okej. Spojrzenie dezaprowaty. No, Johar. O, kurczę, dostaliśmy trochę. A, sparaliżowało. Kto tu jest szefem? Proszę. Ale tak, słuchajcie, to jest. Odejście z korporacji wiąże się z różnymi niedogodnościami. Pierdolnik, to też jest stałe słowo korporacyjne. Gdzie my to mamy iść? Mamy się udać do działu IT. Czy tutaj są jakieś, czy nie? Kto to tutaj jest w ogóle? A, tester z zagranicy aklimatyzuje się, no konkret.
Nie chcę wiedzieć, co się stało. Ale to z tym, że zostali ogarnięci z grubsza. Dobrze, dowiedzmy się czegoś po kraju, wszystkich testerach. W wolnych chwilach Pablo Jara zaziało z kolegami hakerami. Powiem wam, że w ogóle granie w to Corpo Tale po jeszcze filmie Camper, na którym dzisiaj byłam, naprawdę jakoś tak się składa w jedną całość i jeszcze bardziej obraz tego Corpo Tale właśnie po oglądnięciu Campera robi się taki, nie wiem, wyrazisty. Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie ta gra jest o tyle ciekawa, że przez 6 lat pracowałam w korporacji. Doszłam do wniosku, że się z nią rozstaję i oczywiście mam również bardzo miłe wspomnienia, ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo, bardzo podobnie, oczywiście tutaj to jest prześmiewczo pokazane, jak właśnie w Corpo Tale. Dobra, zobaczmy, jakie mamy zalety. Bezkonfliktowość, brak sumienia, wady, narkomania, luźne podejście do życia, specjalna zdolność trollowania. No dobra. Zobaczmy teraz Maxa. Okej, okay, cholarek. Okej, okay, zalety upór ADHD, ogarnianie pracy pod presją. Zobaczmy dalej. Johar. Czyli sianie pierdolnika. Okej. Oj nie, ja nie chcę o Pablo, przez przypadek kliknęliśmy za wiele. Kurde, co za... Wojtek nam został. Wojtek to hardkorowy gracz. Ojojoj, widzę tu szowinistyczne podejście twórców. Okej. Okay. Wiemy już wszystko. A niech będzie Johar i Max. 80 punktów dostaliśmy. Dobra. O rany, co to tu się...
proszę, możemy się stać bastionem światłości albo tak zwanym korposzczurem. Co się tu... Co to się tu stało? Procedura przekazania sprzętu. Wiem coś o tym. Kurwiodołku, tak. No dobrze, to jest określone. Dobra, poszedł nasz, tu mamy ziomek. Leży tu jakaś notatka. Oka, idziemy dalej. Co to się tu podziało? Proszę, zardzewiała szpic rutabulu. Awansowaliśmy na level 3 dzięki temu. Ale korpogatka. Oho. Dobra. Dobra, mamy maksa na levelu 3. Okej, weźmiemy notatkę. Idziemy dalej. Póki co skorzystać. O, lata tam jakiś dziwny. Czapka pilotka. Tak jest, statystyki są najważniejsze. To w ogóle nie ulega wątpliwości.
Rany, kto to jest? Tego cholernego kurde, nie ma hajsu. To bardzo niedobrze, bo Max może nam zaraz tu paść przy kolejnej walce. Co to jest to? Okej. To za księżniczka idzie. Ilona. Okej, okay, to jest była Marcina. Ilona Marcina, no proszę. Dobre. O przetrwaniu w korporacji. No, takiego programu jeszcze nie widziałam, ale na pewno jest to ciekawy temat na program. Wielkie strategie przetrwania w korpo. Normalnie, słuchajcie, aż chyba zrobię print screena z tego. Cyski na faceta działają zbawiennie. To kto to tutaj siedzi? Okej. Okay.
kolejne dokumenty. Jak najbardziej może się to przydać w negocjowaniu podwyżki. To kto to jest? To się nazywa gadka motywacyjna. Co tam się dzieje? Jakieś trupy leżą. Idziemy po sprzęt. Kochani, na dzisiaj myślę, że kończymy, bo gramy już krótką chwilę, a nie chcę też za bardzo Was zanudzać. I zapraszam Wam, jeśli się Wam podoba, to oczywiście na drugi odcinek gameplaya z Corpo Tale. Dzięki.